Dzisiaj w PWZ w Krośnie odbywa się turniej e-sportowy organizowany przez studentów trzeciego roku informatyki. Turniej e-sportowy jest to zbiór dwóch drużyn walczących naprzeciwko siebie w dwóch salach specjalnie do tego przygotowanych. Przygotowaliśmy do tego specjalną widownię, na którą każdy może przyjść i obejrzeć turniej na specjalnie do tego przygotowanych telewizorach. Na telewizorach jest wyświetlana rozgrywka, która w danej chwili toczy się w salach. W turnieju w PWZ w Krosno uczestniczy 8 drużyn. Jest to 8 szkół tak naprawdę, bo z każdej szkoły startuje jedna drużyna. Drużyny zostały wyłonione podczas eliminacji. W każdej szkole zostały przeprowadzone eliminacje. W niektórych szkołach było to nawet po 19 drużyn. W eliminacjach brało udział około 200 osób, z czego dzisiaj na turnieju mamy 40 zawodników z właśnie 8 szkół. Są to szkoły z Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Zespół Szkół w Jedliczu, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Drugie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Jest to turniej, pierwszy nasz turniej, który organizujemy, dlatego zdecydowaliśmy się wyłącznie na jeden tytuł. Jest to gra League of Legends, bardzo popularna gra na całą skalę światową. W grze bierze udział 10 zawodników, mamy drużynę 5 osób, która gra na drugą drużynę, 5-osobową. W grze ogólnie chodzi o to, żeby zniszczyć Nexus przeciwnika. To jest taki obiekt, powiedzmy, który trzeba przejąć. Gra jest bardzo wymagająca pod względem mechanicznym, również pod względem umiejętnościowym. Trzeba szybko myśleć, trzeba szybko podejmować decyzje i przede wszystkim być w tym precyzyjnym. I z drugiej strony medalu nie należy się denerwować, bo jednak podczas denerwowania się robimy błędy, co w głównej mierze przekłada się na przegraną drużynę. Turniej zorganizowaliśmy po utworzeniu sali e-sportowej dzięki pomocy władz uczelni i właśnie stwierdziliśmy z kolegą, że nie ma co zwlekać, należy utworzyć w końcu jakiś turniej w Krośnie, bo tego jeszcze nie było. Chcemy tak jakby wyjść naprzeciwko oczekiwaniom, myślę, studentów, przyszłych studentów przede wszystkim i stąd właśnie taki pomysł. Mam nadzieję, że to nie nasz pierwszy i ostatni turniej. Chcemy oczywiście zorganizować kolejne turnieje. Prawdopodobnie w kolejnych turniejach, jeśli powstaną, będą już inne tytuły. Przygotowania do turnieju trwały 3 miesiące, w trakcie których my jako studenci informatyki, nie bojący się wyzwań, nauczyliśmy się bardzo dużo. Było to dla nas całkiem spore doświadczenie życiowe. Cieszymy się z tego. Cieszymy się również z tego, że dopisała nam się widownia. Mamy całkiem dużo ludzi oglądających. Mamy również prowadzoną transmisję na żywo, którą również ogląda dużo osób. Zatem jesteśmy szczęśliwi.